I tak jeszcze właśnie zakończę, a może nawet nie zakończę tym, bo delikatnie wspomniałem w trakcie rozmowy i to jest w sumie mój taki temat przewodni, który dzisiaj zostawiłem sobie na koniec właśnie. Tak jak mówisz, no ty mnie znasz, nie wszyscy mnie znają, ale dużo ludzi i myślę, że gdzieś tam widzą jak robię i co robię. Otóż ogłoszeniem dnia jest informacja, że nie mogę już wchodzić na galę KSW. Zostałem oficjalnie przez Martina Lewandowskiego zablokowany. Nie mogę. Za wykonywanie swojej pracy. A no widzisz, no jedynie mogę ci powiedzieć, że jeżeli zrobiłby to Maciek, bo Maciek nawet robiłeś chyba ostatnio wywiad przed galą, tak? No to mógłbyś zaśpiewać Maciek, ja tylko żartowałem, Maciek, ja tylko żartowałem. A tutaj no nie mam żadnej piosenki, żeby coś śpiewał Martinowi. No co, no po prostu, no to co? No Wojtek, ja ci powiem tak. Ja też odszedłem z KSW, tak? Nasze drogi się nieco rozeszły. No ale no to czy KSW jest jedyną federacją? Nie. No nie. Z tego co ja jeżdżę po jakichś tam galach, to jesteś na większości gal. Masz o czym robić, masz o czym pisać, masz co robić ogólnie, a jak zacznie cię to wkurwiać, to pierdolniesz to, sprzedasz mikrofon i nie wiem, i pójdziesz sobie do kopalni, będziesz w przodku kurwa rychtował, albo cokolwiek robił. Nie wiem, Wojtek, świat się nie kończy na KSW i nie kończy się na byciu redaktorem MMA News, prawda? Mhm. Ale mikrofon nie sprzedam, jutro kupuję kamerę. Ale tak, wiem, co masz na myśli. Jaką? No już taką pro. Będę naprawdę pro. Jak mnie zobaczysz, to już mogę kręcić śluby. Co możesz kręcić? Śluby i wesela. Tak. No ja już jestem po rozwodzie, to u mnie nie... Chociaż drugi raz może się ohajtamy. Tak? O, widzisz. Dobry news, no. Dobry news. Także tak, no, wiesz, ale... No, tutaj banowany. No i Wojtek, no ja ci powiem tak. Jeżeli, no inaczej, ja uważam... I to tam teraz, żeby nie było, że wiesz, że robimy coś tam komuś na przekór, tylko zawsze chyba to powiedziałem, że ja uważam za rzetelnego tam dziennikarza. Każdy, słuchaj, każdy ma swoich kolegów, nikt nikomu kolegów nie dobiera. Jedni mają o tobie zdanie, że jesteś chujowa i cię nie lubią. Ja tam akurat mam o tobie zdanie takie, że... No wskaż mi tych gości. Zawsze byłeś lojalny i nigdy nie byłeś opiniotwórczy. Nawet pamiętam sytuację z DX. DX. O, z nim, tak? I wiesz, i teraz wiesz, no i co, no Wojtek, no dla mnie jesteś osobą rzetelną i może nie każdemu to pasuje. No, wykonujesz swoją robotę redaktora, nikomu, kurwa, za przeproszeniem, kurwa, gały nie robisz, nikomu nie cukrujesz, mówisz, kurwa, tak jak to wygląda. No, zobacz, nawet prosty post, jeżeli chodzi o KSW w Dublinie, z tego co pamiętam, u ciebie pierwszy się pojawił post, że James nie zawalczy. I o to chodzi właśnie, o to był gwóźdź do trumny. Później było cały czas, że to wszystko jest fake twój, że to jest to. A wychodzi na ten, tak samo zauważyłeś, że Jay Silva ma być ten. Bo z tamtej strony pojawiło się, że Jay Silva nie jest nawet brany pod uwagę, za chwilę jest Jay Silva. Także no wiesz, no masz swoje jakieś tam źródła, nie wiem skąd, może kiedyś mi powiesz. I wiesz, no i co, no i tak to wychodzi, no i może to kogoś kole w oczy, może nie pasuje, no i co. No tak jak mówię, no KSW nie jest jedyny i będziesz musiał sobie znaleźć jakieś inne zajęcie. A co, wiesz, co jest w tym najlepsze? Że teraz co? Będę mógł ogłaszać pół karty walk KSW bez presji, że zostanę wyrzucony. Chyba, no słuchaj, ja nie wiem, jak ty tam masz wejścia i komu płacić za informacje, no ale każdy tam swoich informacji, tak jak śpiewa 4P, każdy ma swojego komornika, tak samo każdy ma swojego informatora, nie? Tak, dokładnie. W tym wypadku jest ich cała siatka w całej Polsce i za granicą. No słuchaj, Wojtek, ja ci powiem tak, takim przełożeniem jak ty masz, po tylu galach jeździsz, tyle osób masz, zarobiony jesteś, bo jak takie mikrofony sobie kupujesz, to co chcesz, żebym ja ci powiedział? No? Nie wiem, chyba już powiedziałeś wystarczająco, szczerze mówiąc. Jestem zadowolony z tego, co usłyszałem. Dziękuję za słowa wsparcia. To ja cię nie wspieram, tylko mówię ci, jaki jest. Jakbym cię wspierał, to ci Wojtuś, nie przejmuj się, kochany, będzie dobrze, cudownie, będziesz, Wojtuś, pójdziemy jutro na zakupy i kupię ci nowy pokrowiec na ten. A ta pani zrobi ci lodę, jakiej kupisz dżinsy. No. Idę z tobą, nie wiem, gdzie chodzisz na zakupy, ale idę. No taka jest kolej rzeczy. Wiesz, ja ci powiem, często w życiu jest tak, że podejmujemy jakieś decyzje, tak? I nieraz się zastanawiamy nad tym,
czy dobrze zrobiliśmy, czy w jakiś sposób sobie nie ten. Tylko że w moim przypadku życie mi pokazało, że prędzej czy później to wychodzi, że moje jest na wierzchu, a jak nie, to sobie w jakiś sposób dam radę, że i tak nie zginę. No to tak samo tutaj, no tutaj jest banowany, no i drogo, no i co? Życie toczy się dalej w tej przygody, tak? Mamy nowy rok, postaw sobie jakieś postanowienia noworoczne i ty. Właśnie. O, mam pomysł. Jedziesz. Idź do MMA. Co? Idź do MMA, walcz w MMA. Każdy może w MMA. Każdy może w MMA. Pod uwagę, jak długo masz twój, a biorąc pod uwagę, jak masz twój portal długo, to nawet wiedzę taką wiesz. Wzrokowo, teoretyczną masz olbrzymią. Tak, teraz ten zawodnik robił to w tej sytuacji i tak dalej. Nie, no ja lata swoje mam przetrenowane, tylko że już wyszedłem z obiegu po prostu. Co ty trenowałeś? Powiedz teraz wszystkim na live, co ty trenowałeś. Dobrze, trenowałem. Trenowałem boks, kickboxing. Przed chwilą miałeś tekę, że ktoś trenował boks i futbol amerykański. No tak. Nie, bo to był cytat, wiesz? Tak śpiewał Bonus. No dobra, mów, co trenowałeś? Boks, boxing? Boks, kickboxing i brazylijskie jiu-jitsu. A gdzie boks trenowałeś? W jakim klubie? U siebie w Gliwicach. Kiedyś był taki turniej bokserski na Śląsku, Czarne Diamenty. Turniej? Tak, to ja nie byłem tym diamentem. Nie, to ja nie byłem diamentem. Nie, to my wiemy, że nie byłeś, to my wiemy. A kickboxing gdzie trenowałeś? Też w Gliwicach. A jak się klub nazywał? No, był Kodokan, był Rywal. W brazylijskim jiu-jitsu jeździłem w sumie po Śląsku, był tam Gracie Bacha. Był Gracie Bacha w Tychach, w Katowicach. W Gliwicach też był Kodokan właśnie. No, tego typu, nie? Tam... Także nie, no trochę swoje przecierałem. No nie, nie a jest ile jeszcze ty masz lat? 35. Nie, no to ty młodszy jesteś ode mnie o 5 lat. Tak, to znaczy nie chciałem jeszcze wspominać, bo przez lata też cierałem, z czego w sumie wyniosłem bardzo dużo, capoeirę. Od tego zaczynałem sporty walki, ale powiem ci, nie że widać, to jest... Nie widać po tobie, żebyś trenował capoeirę. Bo przy twojej wadze poruszasz się, kurwa, jak wóz z węglem, nie? Nie masz tej lekkości ruchu, kurwa. Oj, to byś się zdziwił, panie, jakie akrobacje robiłem właśnie. Właśnie chciałem ci zareklamować. Nie, ale tak na poważnie, że właśnie to była świetna baza, bo gimnastyka, właśnie rozciągnięcie, jakaś tam cała gibkość, to było genialne. Po prostu jak poszedłem do innych sportów walki, to naprawdę czułem się po prostu nie do zatrzymania. To jest świetna baza, polecam. To na mnie, jak byłem mało lat i walczyłem w kickboxingu, to wołali albo nóżka, albo muminka gato. Ale byś się zdziwił na rzeczy, które robiłem. Nie, no też byś się zdziwił. No ja jestem zawsze zdziwiony za każdym razem, jak cię widzę. Ile ważysz? 75. Ile ważysz? Nie, no to nie, to muszę trochę przytyć, żebyśmy razem próbowali. Musiałbym w plecach ubrać z kamieniami. To byś... No, albo musiałbyś się konkretnie najeść. I nie chodzić do ubikacji przez tydzień. No, zobacz, nawet prosty przykład, jak już poruszyłeś na... Pogadaj ze Sławkiem, już wchodził na galę DSF-u. Przed chwilą do ciebie Paweł widział, już wchodził na galę FN-u, już masz dwie duże gale. Tak. Nie, no dzieje się to, słuchaj. W tym temacie jest tyle się dzieje, że naprawdę sobie poradzę, będzie świetnie. A będę miał pewną swobodę, że jestem taki wolny od polityki, właśnie od presji i tego się nie da wycenić na żadne pieniądze. Dobrym akcentem możemy zakończyć. Bardzo ci dziękuję w takim razie za podsumowanie. Fajnie w ogóle, że oglądałeś. Ja jestem w szoku, że oglądasz MMA News Live, bo mówisz, że na telefonie oglądałeś. Ale to wiesz, ja ci powiem tak, teraz nie będzie, że jestem wielkim fanem tego programu, że oglądam każdy odcinek. Ach, Wojtek, w odcinku numer 27 w minucie 57 pamiętam, jak twój gość powiedział, a ty mu odpowiedz, nie kurwa. Po prostu, czasami sobie włączę i czasami sobie oglądam, tak? I tak wiesz, a podoba ci się idea? Tak, bardzo fajna. No to dobrze. Bardzo fajna idea, mega, super, cudowna, fantastyczna. No teraz to już przesadzasz, aż się zaczerwieniłem. Nie, dobra, daj ten numer konta, to ci parę złotych płacę. Nie, to tak nie, naprawdę nie. Nie, dziękuję ci bardzo. No to jak mam ci pomóc? No, skoro kurwa... potrzebujesz jakiejś pomocy, no to ci mogę pomóc w jakiś sposób. Już mi pomogłeś, no wielokrotnie, od lat mi pomagasz. Mogę ci pomóc w puszczeniu sobie w pierdolu. Myślę, że dam sobie radę, ale powiem ci więcej. To też dobre. Tak. Tak, ale ja naprawdę akurat uderzyłeś w taki czuły punkt, bo generalnie ja mam taką zasadę, że
Właśnie tak uprawiam w takim stylu dziennikarstwo, żebym sobie sam nie musiał strzelić w ryj za karę. No, to jest najlepsze dziennikarstwo, powiem ci. Ogólnie to jest najlepsza zasada w życiu. Tak, w życiu, Robić to jest coś bardzo takiego, życiowa. żeby nie musieć sobie później napluć w ryj, Tak. ani strzelić, nie? No. Żyje się lepiej. Także ja też.